Cześć kochani, witajcie na moim kanale w kolejnym Reading Vlogu. Skończyłem właśnie montować film na kanał i w tym momencie się renderuje, więc stwierdziłem, że skorzystam z okazji i przywitam się tutaj z wami. I przy okazji pokażę wam książki, o których będziemy sobie rozmawiać w trakcie tego Reading Vloga. To znaczy ja je będę najpierw czytać, a potem będę wam o nich opowiadać. I oczywiście już mogliście widzieć to po przebitkach, ponieważ pogadamy sobie o dwóch książkach od Becky Chambers, które otrzymałem od wydawnictwa Insignis, za co bardzo mocno dziękuję. I mowa tutaj o psalmie dla zbudowanych w dziczy oraz modlitwa za nieśmiałe korony drzew. I to jest seria Mnich i Robot, które obie te książki tłumaczyli Anna Krochmal oraz Robert Kędzierski. I to są książki, o których ja wcześniej nie słyszałem za dużo. I kiedy wydawnictwo Insignis się do mnie odezwało i właśnie zobaczyłem opisy tych książek, stwierdziłem, kurczę, to brzmi bardzo intrygująco i ja bardzo mocno chcę to przeczytać. I jak widzicie, tak się też stanie, będę to czytać i będę wam opowiadać o tych książkach. Ja ich jeszcze nie zacząłem, one są w ogóle stosunkowo dosyć króciutkie. Ja w ogóle myślałem, że one są bardzo długie, a okazuje się, że każda z nich ma ponad trochę 170 stron. Więc tak naprawdę to są takie książki wręcz na jedno posiedzenie, więc zobaczymy, jak mi to pójdzie. Ale z tego, co mi się wydaje, to może być taka trochę literatura, połączenie sci-fi z czymś nawet, powiedziałbym, filozoficznym. Ale oczywiście zobaczymy, jak już zacznę to czytać, to będę wam dawać znać. I stwierdziłem, że przeczytam wam opis pierwszego tomu, czyli właśnie tego psalmu dla zbudowanych w dziczy, bo mnie ten opis absolutnie kupił od razu. Więc kto wie, może na was też tak podziała, więc pozwólcie, że wam go tutaj przytoczę. Wieki temu roboty z Pangi zyskały samoświadomość i porzuciły swoje narzędzia. Wieki temu masowo powędrowały do dziczy i słuch po nich zaginął. Wieki temu przeniosły się do świata mitów i legend miejskich. Aż pewnego dnia pewien z robotów staje na drodze herbacianego mnicha, by wypełnić dawne posłannictwo. Ma tylko jedno pytanie. Czego potrzebują ludzie? Odpowiedź zależy jednak od tego, kogo zapytać i jak. A mnich i robot będą musieli pytać, i to często. Nie wiem, jak na was podziałał ten opis, ale tak jak mówię, kiedy ja dostałem maila od wydawnictwa i przeczytałem to, mam takie... To jest chyba książka, ten typ książki, którego teraz potrzebuję. Więc stwierdziłem, ok, będziemy to czytać i będę wam o tym opowiadać. Także jak zawsze możecie się teraz pewnie spodziewać kilku przebitek, ponieważ mam jeszcze troszeczkę pracy do wykonania, więc będę sobie tutaj ogarniać na spokojnie. Chcę też posprzątać trochę w pokoju, więc mam co zrobić, a obiecałem sobie, że dzisiaj przysiądę też do tych książek, także kto wie, może albo dzisiaj wieczorem, albo jutro z rana dam wam pierwszy update, albo jakiś taki... po fragmencie tej książki, albo już po całości, bo jak mówię, one są króciutkie, więc zobaczymy. No i też przy okazji stwierdziłem, że chcę wykorzystać dzisiejszą pogodę, bo dzisiaj wyjątkowo świeci słońce, jest bardzo pięknie, więc może udałoby mi się wyjść na spacer, coś porobić, bo ostatnie dni niemalże cały czas spędzam przy komputerze, przy natłoku obowiązków pracy i naprawdę człowiek już wariuje od tego i naprawdę mam ogromną ochotę po prostu gdzieś wyjść, się poszwędać, pospacerować, także może udałoby mi się też nagrać jakieś fajne przebitki z tego spaceru, kto wie. I tak teraz sobie patrzę za okno, właśnie mówię, jest piękna pogoda, także no głupio byłoby tego nie wykorzystać. Ale najpierw obowiązki, także ja już tutaj nie przedłużam i idę pracować, chociaż jeszcze zdałem sobie sprawę, że wypadałoby zjeść śniadanie. Także tutaj rada wujka grzyba oczywiście, jedzcie śniadanie, bo to jest bardzo ważne, więc idę sobie najpierw zrobić śniadanie, a potem do pracy, na spacer i będę czytać psalm dla zbudowanych w dziczy. Także jak zawsze życzę wam miłego oglądania. Kochani, przychodzę do was z update'em czytelniczym, ponieważ udało mi się skończyć psalm dla zbudowanych w dziczy od Becky Chambers i mam już pewne przemyślenia, którymi chcę się z wami podzielić. I to jest oczywiście pierwszy update, a drugi będzie już po zapoznaniu się z drugim tomem i będzie to też przy okazji podsumowanie
całości. Jak widzicie, mamy trochę inną scenerię, ponieważ wpadłem na jeden dzień do mojego domu rodzinnego, tutaj pozałatwiać pewne sprawy. No ale nie o tym mowa, skupmy się na tej książce. I oczywiście teraz, kiedy już przeczytałem ten pierwszy tom, to mogę wam opowiedzieć co nieco więcej niż tylko ten opis, który wam przytoczyłem na samym początku tego vloga. I słuchajcie, mamy tutaj do czynienia z książką science fiction. Mamy tutaj świat, który jest oczywiście osadzony w przyszłości, nie do końca określonej, ponieważ widzimy, że mamy tutaj pewien świat, który wytworzył pewną nową kulturę. Mamy odniesienia do mierzenia czasu w trochę inny sposób niż taki, który my znamy, ponieważ mamy tutaj wiele informacji na temat różnych epok i można powiedzieć, że one stanowią pewnego rodzaju kalendarz dla tego świata. I jest to też taka rzeczywistość, która nie jest totalnie technologiczna, tylko powiedziałbym, że mamy tutaj idealne wyrównanie pomiędzy właśnie nowymi technologiami, a też takim światem natury przede wszystkim, więc to gdzieś tutaj istnieje w idealnej harmonii, przynajmniej ja to tak odbieram. I tak jak tutaj też opis to wcześniej sugerował i też wiadomo to z prologu, który tutaj mamy, w tej rzeczywistości roboty usunęły się w dzicz, tak można to powiedzieć, i zostały takim gatunkiem trochę w ukryciu. A całą historię poznajemy w momencie, kiedy nasza główna osoba bohaterska, czyli Dex, postanawiają opuścić pewien klasztor i chcą zostać takim herbaciarzem? Nie wiem do końca, czy tak to można nazwać. W każdym razie osobą, która będzie jeździła po prostu po całej tej krainie właśnie z herbatą i będą tę herbatę po prostu parzyć. A dlaczego posługuje się tutaj liczbą mnogą w określeniu do Dex? To jest pierwsza rzecz, która mnie lekko skonfundowała na początku w ogóle, kiedy zacząłem czytać tę książkę. Ponieważ tak jak powiedziałem, Dex jest tutaj osobą bohaterską, ale nie posługuje się zaimkami ono, jeno, tylko właśnie zaimkami w liczbie mnogiej. I mnie to skonfundowało z tego względu, że pierwszy raz spotkałem się z czymś takim w literaturze i zastanawiało mnie na początku, skąd taki wybór tłumaczy, ale później okazało się, że my poznajemy jeszcze drugiego bohatera, który właśnie stosuje, w zasadzie powinienem powiedzieć drugą osobę bohaterską, która stosuje zaimki ono-jeno, więc to jest też takie fajne rozróżnienie, plus też dodatkowe uzupełnienie takiej wartości językowej, ponieważ pod tym względem mam wrażenie, że ta książka sprawdza się świetnie. I o ile na początku możecie mieć taki lekki zgrzyt, że jeżeli pierwszy raz widzicie właśnie takie zaimki w liczbie mnogiej, to może być lekko konfundujące, ale później z każdą następną stroną bardzo fajnie się w to wkręcacie i też przede wszystkim bardzo naturalnie jest to tutaj wprowadzane, także tutaj to na ogromny plus. Ale wracając jeszcze na chwilkę do tej warstwy fabularnej, to kiedy Dex postanawiają opuścić klasztor i zostać tym herbacianym mnichem, to oczywiście poznajemy kolejne fragmenty tej krainy i można powiedzieć, że mamy takie scenki, gdzie Dex doradzają różnym ludziom na tematy życiowe i też przy okazji parzą tą herbatę, która w zależności od problemu, z jakim przychodzi dana osoba, różni się w pewien sposób. No i na przestrzeni tej fabuły wkraczamy w kolejne, tak już powiedziałem, w kolejne fragmenty tej krainy. Tutaj zabrakło mi odpowiedniego słowa. Powinienem powiedzieć obszary. Teraz sobie oczywiście przypomniałem. I spotykamy jeszcze naszego drugiego bohatera, który jest tutaj w tytule tej serii, czyli seria Mnich i Robot. Ponieważ w pewnym momencie poznajemy oczywiście robota, który nazywa się Mszaczek. I to jest w ogóle bardzo urocze imię. I można powiedzieć, że w tym świecie człowiek i robot to są dwa osobne gatunki, które można powiedzieć, że inaczej patrzą na rzeczywistość. I tutaj jest to zaprezentowane w taki sposób, że Mszaczek bardzo chętnie chciałoby dołączyć do Dex w tej podróży i poznać odpowiedzi na pewne pytania, które nurtują Mszaczka. Dex początkowo mają takie, może nie do końca, w sumie cię nie znamy, więc może lepiej nie, ale oczywiście udaje się tutaj to przejść. No i obserwujemy w zasadzie podróż naszych osób bohaterskich i można powiedzieć, że mamy trochę do czynienia z taką powieścią drogi, która jest równocześnie połączeniem takiej filozoficznej dywagacji, ponieważ nasze główne osoby bohaterskie zadają sobie bardzo dużo pytań na temat życia. I to są takie pytania, które na pierwszy rzut oka wydawałyby się totalnie od czapy, które wydawałoby się, że odpowiedzi na nie są oczywiste, a okazuje się, że kiedy dojdziemy do takiej pewnej dyskusji i troszeczkę więcej tutaj poanalizujemy,
to naprawdę może z tego wyniknąć bardzo ciekawa konwersacja. I coś, co ja muszę tutaj przyznać, ale kiedy w ogóle czytałem tę książkę, to moje pierwsze takie mini skojarzenie to było trochę jak Detroit Become Human, jeżeli chodzi o kreację tego świata. Oczywiście nie jeden do jeden, ale taka delikatna bym powiedział. Tutaj naprawdę to mi się podobało. I moment, kiedy poznajemy też mszaczka, to kiedy pierwszy raz zobaczyłem jeno opis, to ja się poczułem trochę jakbym widział C-3PO ze Star Wars. Pod takim względem, że pod względem charakteru właśnie, jak ono reaguje na pewne kwestie. I mam takie, Boże, to jest naprawdę cudowne. W ogóle uwielbiam mszaczka, tutaj muszę to też przyznać. Bo generalnie tutaj pod względem kreacji bohaterskiej wydaje mi się, że Becky Chambers zrobiła całkiem niezłą robotę i chce się śledzić właśnie poczynania naszych osób bohaterskich i chcemy wiedzieć też, co one myślą na temat właśnie tych kwestii, które są tutaj poruszane. I na przykład takim tematem może być kwestia tożsamości, bo właśnie mamy tutaj i człowieka, i robota, więc wiadomo, że każdy z nich ma inne spojrzenie na świat i też inne cele, bo tu szczególnie mam wrażenie, że robot zastanawia się, ale jaki jest tak naprawdę mój cel? Co ja muszę osiągnąć? I przez to Dex też zastanawiają się nad pewnymi kwestiami dotyczącymi życia i pierwotnie wydawało się, że znają odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania, ale okazuje się, że im bardziej ta dyskusja jest pogłębiana, tym pojawia się coraz więcej takich luk, jeżeli chodzi o odpowiedzi i trzeba te luki wypełnić. I tak jak wam już też wspominałem wcześniej i tak jak już widzicie, ta książka jest dosyć krótka, ona ma niecałe 180 stron, ale naprawdę sympatycznie mi się ją czytało, sympatycznie mi się spędzało czas z tą historią i byłem bardzo ciekawy właśnie szczególnie tych takich, można powiedzieć, filozoficznych rozważań, które tutaj występują. Czy jest to książka, która powaliła mnie totalnie na kolana? Nie powiedziałbym, ale być może potrzebuję też momentu oddechu i pewnych przemyśleń na temat tej historii, ale też zobaczymy oczywiście, jak się to rozwinie dalej w modlitwie za nieśmiałe korony drzew. Bo powiedziałbym, że ta książka, ten pierwszy tom, kończy się w takim momencie, że w zasadzie wydawałoby się, że powinien być kolejny rozdział i powinniśmy dalej iść z tą historią. I tak jak przeczytałem sobie opis drugiego tomu, to wydaje mi się, że to może tak wyglądać, więc no oczywiście dam wam znać już, kiedy przeczytam ten drugi tom i chcę go dzisiaj przeczytać, bo tak mówię, no to jest też dosyć króciutkie, więc nie będzie tutaj raczej większych problemów, ale coś, co muszę tutaj przyznać, to ta książka i ta już też, bo sprawdziłem sobie pierwszy rozdział, one obie wygrywają w konkursie na najlepsze otwarcie książek. To znaczy tutaj oczywiście mamy na początku prolog, o którym wspomniałem, który troszeczkę tak zarysowuje nam rys historyczny pod względem tego, jak te roboty usunęły się w dzicz, ale później mamy pierwszy normalny rozdział, tak to nazywam. I to pierwsze zdanie jest tak boskie, ja po prostu przepadłem, a potem otworzyłem sobie drugi tom. I też przeczytałem pierwsze zdanie i mam takie jeszcze lepsze, po prostu tutaj pod tym względem te książki wygrywają. Tak więc na razie to tyle, ja już się zabieram za czytanie drugiego tomu, ale jeszcze mam tutaj w planach zrobić kilka rzeczy właśnie w domu rodzinnym. Plus chcę się jeszcze wybrać do fryzjera, bo ponieważ już tutaj trochę włosy odrastają, a mnie podoba się ostatnio właśnie ta moja krótsza wersja włosów, także na razie jakiś czas nie będzie żadnego brawo na tym kanale, także wybaczcie. Ale słuchajcie, tak jak powiedziałem, będę czytać dalej modlitwę za nieśmiałe korony drzew. I myślę, że w kolejnym update'cie, który będzie już szerszym podsumowaniem, pogadamy sobie o tym tomie i też o całości, jak to w ogóle wypada. Także życzę wam dalej miłego oglądania. Stwierdziłem, że skoro mamy tutaj powieść o zaparzaczach herbaty, to idealnym takim podsumowaniem tego całego reading vloga będzie, jeżeli też sobie zaparzę tutaj herbatę, zwłaszcza, że kupiłem sobie ostatnio takie fancy kubeczki, więc stwierdziłem, że dlaczego by nie i w ogóle zrobiłem sobie tutaj taki mały kącik herbaciany, jak ja go nazywam i w ogóle on mi trochę przypomina taki vibe herbatki z wujkiem Iroh z Avatara Legendy Aanga. Wybaczcie, dalej mnie trzyma jeszcze ta faza post-awatarowa. Ale nie o tym, skupmy się na książkach Becky Chambers, ponieważ tak jak się spodziewałem, udało mi się przeczytać modlitwę za nieśmiałe korony drzew, więc co nieco wam opowiem o tym tomie i też o takie moje ogólne podsumowanie już całości.
I na pierwsza moja myśl, która mi tutaj wychodzi przed szereg, to jest to, że nie pomyliłem się w tej kwestii, że to jest bezpośrednia kontynuacja pierwszego tomu i mam tutaj na myśli to, że gdybyśmy połączyli te dwie książki w jedno, to w zasadzie nie zauważylibyśmy większej różnicy, ponieważ ten pierwszy rozdział niemalże od razu jest kontynuacją tego, jak skończył się tom pierwszy. Ale to, co wyróżnia modlitwę za nieśmiałe korony drzew, to jest fakt taki, że poznajemy tutaj kolejnych bohaterów, którzy dokładają kolejne elementy tej układanki takiej, można powiedzieć, filozoficznej i zarzucają kolejne tematy, które wpadają właśnie w ręce Dex i Robot i no, trzeba to jakoś wykminić. Co by tutaj, jak tutaj odpowiedzieć na pewne tematy? Bo oczywiście mamy tutaj kontynuację tego motywu drogi, więc poznajemy kolejne miejsca i kolejne kultury. I tutaj mam wrażenie, że w tej części dowiadujemy się jeszcze więcej na temat tego, jak wcześniej wyglądał ten świat. I dostajemy też kolejne informacje takie kulturowo-religijne odnośnie bogów, których tutaj mamy. Ponieważ te informacje pojawiły się już w psalmie, ale mam wrażenie, że modlitwa jeszcze bardziej rozwija nam to. Ponieważ mamy tutaj bogów odpowiedzialnych za nawet niepewne elementy natury, co pewne elementy życia, tak bym to nazwał. Tutaj ciężko mi tutaj dokładnie określić, ale jeżeli czytaliście albo będziecie czytać, to bardzo łatwo zorientujecie się, o co mi tutaj chodzi. No w każdym razie dostajemy kolejne informacje, więc tutaj mamy też takie elementy tego worldbuildingu, który jest nadal rozwijany, co ja akurat bardzo mocno doceniam. I też, tak jak powiedziałem, poznajemy kolejnych bohaterów, ponieważ przemieszczamy się w nowe miejsca. I tutaj moja obawa była taka, że pójdzie ta historia w bardzo oczywisty ton, że będziemy dostawać takie informacje, które no zaraz będziemy dokładnie wiedzieć, co się wydarzy na kolejnej stronie. A okazuje się, że Becky Chambers tutaj troszeczkę w inny sposób prowadzi tę historię i to też mnie akurat bardzo pozytywnie zaskoczyło. I to, o czym dla mnie jest modlitwa za nieśmiałe korony drzew, to jest aspekt rodzinny. To jest aspekt postrzegania w ogóle rodziny, tego, kto jest naszą rodziną i jak ona też wpływa na nas samych. I tutaj szczególnie klaruje nam się przeszłość Dex i tego, co oni przeżyli w przeszłości, bo oczywiście ta dynamika relacji między Mszaczkiem a Dex się nadal rozwija, więc wiadomo, że pojawiają się też pewne pytania właśnie o tożsamość i o przeszłość. I Dex starają się odpowiadać na te pytania i też przy okazji analizować pewne decyzje, które zaprowadziły ich właśnie do tego miejsca, w którym się znajdują. I uważam, że tutaj pod względem takiej psychologii i tego takiego realnego oddania problemu, tutaj Becky Chambers się bardzo dobrze sprawdziła. I nie ukrywam, że ostatni akapit, ostatnie w ogóle strony tej książki, no gdzieś bardzo mocno uderzyły w serduszko. Tutaj przyznaję się, może nie polały mi się łzy, ale gdzieś tak ścisnęły mnie emocje, ponieważ uważam, że to jest jedno z lepszych podsumowań, jeżeli chodzi o książki. Tak jak powiedziałem w poprzednim update'cie, że te książki wygrywają, jeżeli chodzi o pierwsze zdania, tak uważam, że modlitwa za nieśmiałe korony drzew wygrywa jeszcze właśnie za zdanie kończące, za w zasadzie cały fragment kończący tę historię, bo uważam, że to jest najlepszy element tej powieści. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. I też mam wrażenie, że moja sympatia do Mszaczka szczególnie tutaj też narosła. I tak jak powiedziałem, ja uwielbiam tą dynamikę relacji właśnie pomiędzy Dex a Robotem. Uważam, że jest ona bardzo naturalnie prowadzona. I wiecie, od takich początkowych figur, postaci, gdzie nie do końca się rozumiemy, jesteśmy z innych gatunków, może nie będziemy się ze sobą zadawać do tej powieści drogi, która oczywiście spaja nas w tym wszystkim, w tej relacji, to jest piękny, piękny obraz przyjaźni. I przy okazji teraz mi się też przypomniało, że tutaj mamy też oczywiście poruszone kwestie, szczególnie przy okazji Mszaczka, tego jak roboty są postrzegane, jak były postrzegane, bo oczywiście kiedy wkraczamy w zupełnie nowe miejsca, to mamy oczywiście nowych bohaterów, którzy od zarania dziejów nie widzieli tak naprawdę robotów, więc pojawienie się Mszaczka to jest też ewenement, więc tutaj też ta psychologia tłumu wydaje mi się, że dobrze wybrzmiała. I szczerze powiedziawszy, gdybym miał ocenić, która z tych książek podobała mi się bardziej, to no to jest bardzo trudne, bo ja trochę traktuję te dwie książki jako jedną wielką spójną całość i zdaję sobie też sprawę, że to z całą pewnością nie są książki dla wszystkich, ponieważ
One oczywiście są króciutkie, ale one są dosyć wolne, więc też nie wszystkim tutaj, myślę, spodoba się ten ton narracji. Plus oczywiście nie mamy tutaj też jakiejś nie wiadomo jak rozchulanej fabuły. Tutaj raczej kroczymy sobie bardzo powoli, tak sącząc sobie tą herbatkę z naszymi bohaterami i dywagując na pewne tematy. I wydaje mi się, że gdybym miał osobiście polecać tę książkę, bo ja absolutnie jestem zadowolony z tego, że udało mi się poznać tę historię, to gdybym miał wam ją polecać, to jest taka książka, jeżeli potrzebujecie zwolnić takie tempo życia, jeżeli potrzebujecie się na chwilkę zatrzymać, wziąć sobie książkę, napić się tej herbaty, usiąść czy to w ogrodzie, czy gdzieś po prostu w takim wyciszonym miejscu i poprzebywać właśnie sobie z tą książką, to wydaje mi się, że to jest idealny typ literatury. I mam też takie wrażenie, że pod względem czasu chyba ona tak jakoś idealnie do mnie trafiła, ponieważ w ostatnim czasie potrzebowałem właśnie takiego lekkiego wyciszenia, takiego pozastanowienia się nad pewnymi kwestiami i te książki mi to dały. Także jeżeli szukacie czegoś takiego, to wydaje mi się, że te książki mogą wam przypaść do gustu. I mam też oczywiście świadomość, że te przemyślenia, które są prowadzone właśnie na kartach tych powieści, nie rozwaliły mnie do takiego stopnia jak na przykład przemyślenia u Hermana Hessego. Tam jednak to jest już wyższy poziom. Ale uważam, że tutaj też jest coś wyjątkowego. Że tutaj szczególnie też ten world building i ta alternatywna przyszłość robi tutaj robotę. Bo to jest też istotny element wielu przemyśleń naszych osób bohaterskich i też nie tylko tego. I chciałem tutaj zdradzić spoilera, pewnego spoilera, ale w sumie stwierdziłem, że ugryzę się w język i tego nie powiem. Zostawię wam oczywiście element niespodzianki. Ale z mojej strony ja wam bardzo mocno polecam tę serię. Zwłaszcza, że tak mówię, jest to dosyć króciutkie, więc to są takie książki, które na dobrą sprawę przeczytacie w jeden dzień. A myślę, że naprawdę ciepło i przyjaźnie spędzicie z nimi czas. Także kochani, dajcie mi koniecznie znać, czy macie w planach przeczytać psalm dla zbudowanych w dziczy i modlitwę za nieśmiałe korony drzew, a może już czytaliście, także jak coś, to dzielcie się też oczywiście swoimi wrażeniami po lekturze. Myślę, że to już będzie tyle ode mnie, chyba powiedziałem wszystko, co miałem. Ja już tutaj wracam do mojej herbatki, także dziękuję wam bardzo mocno za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach, także do zobaczenia.